Ze mną Łukasz Teodorczyk. Łukasz, jak zacząłeś strzelanie, to chyba już na dobre. No, udało się. Strzeliłem bramkę, chociaż też mieliśmy, nie tylko ja, no w sumie ja też powinienem jeszcze dołożyć kolejną, żeby to uspokoić, bo miałem ku temu okazję, ale no cóż, liczą się 3 punkty i chyba to jest najważniejsze. Czerwona kartka dla wideo, więcej miejsca zrobiło się na boisku. Było to widać w waszej grze, że był kolos, brakowało, no właśnie czego, wykończenia ostatniego podania, jak się to widzi? Chyba tej zimnej krwi pod bramką, bo tak jak mówię, mieliśmy swój w pierwszej połowie tak naprawdę już mogliśmy dobić i ten mecz uspokoić, a z biegiem czasu widzę, że gdyby nie mogliśmy przejść bramkę, łapał troszeczkę wiatru i też tak chyba mieli tam swoją okazję, no nie wykorzystali i to chyba nas urodziło. Druga kolejna wygrana, kolej już złapał wiatr w żagle, tudzież ta lokomotywa teraz już pojedzie tym prostym torem po Mistrzostwo Polski. Miejmy nadzieję, że tak, wiadomo, że były też elementy, które na pewno musimy poprawić, bo mieliśmy dużo miejsca. Mówię, no na pewno trzeba nad tą skutecznością pracować. Cieszę, że wpada, ale na pewno są sytuacje, żeby było więcej i ja muszę to na pewno poprawić. Czyli najskuteczniejszy piłkarz poznańskiego Lecha. Chcę wciąż być jeszcze bardziej skuteczny. Proszę pana, dziękujemy. Dziękuję bardzo.